prosimy zachować ostrożność. Jak się Emilka poświęca, na górę na żurawia wchodzi. No i dotarliśmy do Brzeźna. Jest 400. Jona. Jak wygląda piękne miasto Gdańsk. Zobaczymy, co warto zwiedzić. Postaramy się pokazać co nieco, jakichś fajnych rzeczy, atrakcji. Ruszamy. Mamy London Eye w Gdańsku. O, i most się obniża. No i teraz pytanie, zawsze słynny most się otwiera czy zamyka? Teraz się opuszcza. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O, to co, można zrobić pamiątkowe zdjęcie. Zobaczymy, czy atrakcja warta biletów. Chcemy biletów dla dorosłych i dzieci powyżej 140 cm, 37 zł. 27. Większość budynków w remoncie. No w remoncie, żeby pięknie wyglądało i tak wygląda imponująco. Tu jak widać dużo wędkarzy w kanale, ławy. Narodowe Muzeum Morskie, ale niestety już nie czynne do godziny 13, tylko było czynne. Niedziela, poniedziałek, wielkanocny. Nieczynne. Będziemy próbowali jedzonka przy porcie. Zobaczymy, jak rybka wyglądała. No, zobaczymy, jak zupka będzie wyglądała. Tak wygląda menu. Czas na wybór magnezu.
400. Ile wszystkich schodów? 409. Co tak sobiutko, dziewczynki? Mariackie. 350 dokładnie. Śniadanie spalone. A głąbek. Jest 400. Chyba 8 na policzyłem. 8 czy 9 schodów. Jak łam? Na dzień było napisane, nie, może jeden gdzieś prawie. No widok z góry fajny, ale dzisiaj tak trochę z daleka mkła. Z pyłu z Sahary. Może pył z Sahary. Wielbłądy zruszyły piasek i... Tak jest. Schodzimy. Chodzimy na dół. Stromo, co? Dajecie radę? Piona, piona. Mamuśka, piona. Zdobyty szczyt? Udajemy się na Westerplatte, idziemy na tramwaj wodny albo na statek Galeon. Galeon. Igorek, to zapomnij przed nami. Neptun. Bardzo ładnie. Neptun, kim on był? No, pod wodą. No, godzina. Oceanów i mórz. Godzina 9:30, już troszkę ludzi na ryneczku jest. Nowego czasu. Te apartamenty ładne, co? Ładne, bo to jest taka, wiesz, przejście. Tym portem nizu jest taką. Przed nami budyneczek Muzeum II Wojny Światowej. Tak, idziemy zobaczyć, czy w ogóle muzeum w dniu dzisiejszym jest otwarte. Ale raczej będzie zamknięte. Chyba nie, bo może tak idą mi wracają. Nie, bo dzisiaj jest pozamykane większość rzeczy, ponieważ z uwagi na święta. Takie atrakcje, jednak jest mało rzeczy dostępnych, albo szybko zamknięte do 13, albo w ogóle nie jest otwarte. Ogólnie sam fakt, że jest piękna pogoda. Pogoda piękna, cieplutko, można łazić, kroki nabijać. Muzeum mamy dzisiaj jednak zamknięte. Niestety. Niestety. I przed nami historyczne miejsce, Stocznia Gdańska. Idziemy. W oddali widać piękne żurawie. Z tego co widziałem na tym na necie, to faktycznie muzeum jest zamknięte. Dzisiaj też, ale na teren stoczni. Wejdziemy, zobaczymy. Wchodzimy? Mika poświęca na górę, na żurawia wchodzi. Wchodzimy na żurawia. Ptaszki zrobiły swoje. I taki mamy widoczek z, widać wszystkie nowe apartamenty. Z innej perspektywy. Z żurawia. Z żurawia. Ostatek wraca, widzę z Westerplatte. Tak, jest. Galeo. Thank you.
będziemy teraz zwiedzać. Zobaczymy, jak muzeum, jak cały obiekt się przedstawia. Zobaczymy historię. Trzeba tutaj druga wojna światowa, tak. 1 września 1939. To był pierwszy atak. Tak, nawet. Ale pierwszego dnia walki odparli cały ogień, natarcie Niemców. I tu się zaczęła generalnie cała druga wojna. Obombardowali te koszary. No, dwukrotnie zostały zbombardowane koszary. Zginęło 10 żołnierzy. Ale dzielni nasi walczyli, dzielni nasi żołnierze do ostatniej krwi nie odpuszczali i musieli Niemcy zaatakować z lądu, bo pierwszy atak się im nie powiódł. Musieli po prostu wzmocnić swoje siły. I próbowali podpalić cały las, tak, na Westerplatte. Tak. No, będąc na Westerplatte, jeszcze podejdziemy, zobaczymy tą twierdzę. Twierdza Wisłoujście. No i tak to wygląda z zewnątrz, bo do środka wejść nie można, bo jest nieczynne. Rewitalizujemy pomnik historii. Zapraszamy w 2024, ale nie wiadomo w którym miesiącu. No i dotarliśmy do Brzeźna. Do Brzeźno. Plaży. Idziemy na plażę Brzeźno. No ludzi jest tutaj dosyć sporo. Ale tutaj już widać, że taki nadmorski klimat, nie? Nawet pachnie fruktami. Teczki, oczywiście. Tania chińszczyzna. Pizzeria. No właśnie, sorry, poszarpani. Później podlinkujemy na końcu filmiku na dole. Naprawdę można polecić, bo i spaghetti, i sałatka, a i pizza w ogóle wyśmienita. No i winko w ogóle 13 za lampkę. Nie? Dobra, wracamy do Gdańska. Wracamy. Kończymy naszą przygodę w pięknym mieście wolności i solidarności. Gdańsk to miasto, które urzekło nas swoim pięknem, wspaniałą architekturą Starego Miasta oraz jednym z największych bałtyckich portów. Spacer po zmroku, oświetlone kamienice, gwarne ulice robią mega wrażenie. Polecamy.